Misja schwytania Gosun Kugiego to szybka dwuodcinkowa historia, która rozgrywa się w wiosce, która klimatami przypomina western. Znajdziemy tutaj łowców głów, styl ubioru jak z tamtych czasów, czy budynki podobnie architektonicznie. Fajnie tutaj zaprezentował się już na początku taki samuraj z westernu, zarówno z wyglądu, jak i szybkości. Zresztą też niejako pomógł Naruto i reszcie po to, by zdobyć ich zaufanie. A gdy dowiedział się, że poszukują Gosun Kugiego, to ich znokautował, bo on sam chciał zdobyć za niego nagrodę. W sumie spoko ich sklepał, co pokazuje, że shinobi to nie są jacyś bogowie, a nawet zwykli ludzie z niezwykłymi umiejętnościami są w stanie im wklepać. No, przynajmniej na początku tak było. No i jutsu Gosun Kugiego jest bardzo bolesne, a wie to każdy, kto kiedyś stanął na gwoździa. Minusów tutaj nie widziałem, natomiast z rzeczy niewiadomych, oglądając to pierwszy raz, to, że Naruto powiedział na początku odcinka, że Hinata będzie kiedyś dobrą żoną. I co ciekawe, rzeczywiście będzie, zresztą żoną właśnie Blondasa. Odcinek oceniłem na 7. Plusem jest backstory Tōkichiego, które było dość nietypowe jak na Naruto. Nie jest to jakaś wybitnie też zagmatwana historia, ale fajnie przedstawiona, że po prostu został wrobiony w morderstwo, więc by oczyścić swoje imię, został łowcą głów, co mogło mu pomóc znaleźć prawdziwego winowajcę. Fajnie też sobie surfowali na linie, skille niebagatelne. Z minusów to w sumie to, że wszystko się skończyło dobrze i szybko. W sensie nie ma tu nic niespodziewanego, w każdym arku filerowym mamy jakąś dramę, później próbę rozwiązania i wszystko dobrze się kończy. Trochę to nudne. Rzeczy niewiadomych nie ma, a odcinek oceniłem na 6. Średnia tego arku to 6,5. Z plusów tej historii jest dla mnie na pewno zderzenie się świata shinobi z, nazwijmy to, zwykłymi ludźmi, ale nie w ten sposób, że są to randomy na hita, tylko rzeczywiście coś tam sobą reprezentują. W Naruto ludzie nie używający jutsu mogliby bardzo często po prostu zostać zastąpieni krzesłami i efekt byłby podobny, też nie stawiałyby oporu. Spoko też był klimat tego arku. Minusem jest tak naprawdę głównie długość tej historii, bo mogłaby się ciągnąć jeszcze ze 2 odcinki, wrzucając do nich jakieś ciekawe walki na miecze, pojedynki właśnie rodem z westernu, czy coś w ten deseń. A tak, zanim cokolwiek się rozpoczęło, to już się skończyło. Był to po prostu potencjał na spoko filler, no ale jest jak jest. Ty za to możesz pokazać swojego cela niczym cowboy i strzelić w środek napisu subskrybuj. Piu, 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 piu.